Zameldowali się już pod tym maszyną startową i Okoniewski, i Jonsson, i w tej chwili Protasiewicz, 27 sekund. Musi spieszyć się Lindgren. Z pewnością zdąży. Czy dziś zielonogórzanie uratują Konor w tym ostatnim wyścigu? Czy podziękują swoim kibicom? Chociaż połowicznie za tak liczne przyjście dzisiaj na stadion. Czy też rozpoczną ten sezon od porażki? Okoniewski, Protasiewicz, Jonsson i Lindgren. Doskonale wystartuje Jonsson. On przycina do krawężnika, on zamyka Protasiewicza, on zamyka również Okoniewskiego, ale to i tak daje zwycięstwo zespołowi bydgoskiemu. Jonsson na prowadzeniu, za nim dwójka zielonogórzan. No musiałby tutaj stać się pech, aby Jonsson stracił tą pozycję, ależ teraz makabryczny upadek. Najpierw Protasiewicza, później Lindgrena. Protasiewicz atakował tą pierwszą pozycję Jonssona. Zahaczył tam przednim kołem o jego motocykl, przeleciał przez bandę Lindgren. Zrobiło nam się niebezpiecznie na koniec. Nawet te dmuchane bandy tutaj nie pomogły Lindgrenowi, który przekoziołkował na drugą stronę. Miejmy nadzieję, że zarówno jemu, jak i Protasiewiczowi nic poważnego się nie stało. Wstał już, podniósł się Piotr Protasiewicz. No ale nie wstaje jak na razie Lindgren. Teraz oklaski kibiców. Zobaczymy za chwilę, jaka będzie decyzja także sędziego, chociaż ona raczej może być jedna z tego wyścigu. Najprawdopodobniej zostanie wykluczony Protasiewicz, ale najważniejsze i tak jest zdrowie zawodników. Okoniewski w kasku żółtym, w kasku białym jego partner z toru Andreas Jonsson, który teraz musi, co akurat nie przynosi chlubom zielonogórskiej publiczności, musiał uciekać przed puszkami po piwie. Ale jestem winny Państwu przede wszystkim informacji o stanie zdrowia Lindgrena. Nic poważnego temu zawodnikowi się nie stało. Nie jest jednak już on zdolny do jazdy w dzisiejszym spotkaniu. A więc w miejsce Lindgrena pojedzie Kevin Wolbert, a Piotr Protasiewicz, co zresztą Państwo mogli się przekonać, został uznany za winnego przerwania tego wyścigu i no i został z powtórki tego wyścigu wykluczony. Więc Okoniewski, Jonsson i Wolbert. Nic już bydgoszczanom nie przeszkodzi w odniesieniu zwycięstwa w tym spotkaniu, nawet gdyby Kevin Wolbert wygrał ten bieg. Ale prowadzą w tym wyścigu 4-2 bydgoszczanie. Wolbert, mała niespodzianka przed Jonssonem, defekt Okoniewskiego. Nawet gdyby tutaj jeszcze zdefektował motocykl Jonssonowi, to i tak zielonogórzanie odrobiliby raptem 3 oczka, a przecież tracą 4. Nietypowym wynikiem zapewne skończy się nam to dzisiejsze spotkanie. Wolbert na prowadzeniu, drugi Jonsson. Półtora okrążenia do zakończenia tych zawodów, do zakończenia tego biegu. Więc Wolbert, szkoda, że tak skutecznie Niemiec nie jeździł we wcześniejszej fazie zawodów, kiedy to te punkty trzeba było zdobywać o wiele bardziej niż to robi właśnie teraz. Wolbert wygrywa, na drugim miejscu Jonsson, a zielonogórzanie wygrywają ten wyścig 3-2, a cały mecz niestety muszą przełknąć gorycz porażki 43-46.